Wystawy. Szanowni Państwo, drodzy przyjaciele, myślę, że pani minister profesor Milanowska zachęciła Państwa do oglądania wystawy. Lepiej niż ja bym sam to zrobił, opowiedziała, na czym polega pomysł. Natomiast skoro już jednak mogę coś powinienem powiedzieć, to tak, po pierwsze bardzo, bardzo dziękuję za zaufanie, jakie Państwo położyliście w naszym przedsięwzięciu, przychodząc tak licznie. Obecność Państwa też traktuję jako wyraz uznania dla starań Muzeum Narodowego w Warszawie i wszystkich tutaj autorów. I mam nadzieję, że nie zawiedliśmy tutaj tego Państwa zaufania. Powiem jeszcze, że staraliśmy się, aby ta wystawa, będąc atrakcyjną i pokazując rzeczywiście dzieje nasze narodowe od strony mniej czy w zasadzie mało znanej, żeby to zrobić w sposób otwarty, to znaczy tu nie ma propagandy. Jeżeli ktoś myśli, że ta wystawa to jest jakaś taka wielka agitacja za ruchem wolnomurackim, to może być rozczarowany. My prezentujemy tutaj bardzo ciekawy materiał historyczny, zarazem artystyczny. Wiele obiektów ma wysoką wartość artystyczną, dając zwiedzającemu szansę wyciągnięcia własnych wniosków, nie nasuwając czy nie sugerując tutaj tych wniosków. I jeszcze jedna rzecz. Muzeum Narodowe w Warszawie w sposób niesłychanie nowoczesny traktuje swoją misję. I ponieważ im nie wypada się chwalić, a ja mogę trochę tutaj moich gospodarzy dzisiaj pochwalić, to powiem, że na wystawie rzecz się nie kończy. Po pierwsze, to zgodnie z pewną tradycją, towarzyszy jej przepiękne wydawnictwo. I tutaj się szczególne ukłony rzeczywiście pani redaktor Małgorzacie Piekut należą za to, że na czas, mimo wszelkie przeszkody, wyprodukowała tę piękną książkę. Po drugie, co jest już tutaj pewnym zwyczajem, wystawie towarzyszy płyta. Jest to płyta według pomysłu, czy cała seria płyt według pomysłu pana Mateusza Dobudy i pani Marii Peryt. Płyta zatytułowana Masoneria z archiwum nagraniowego Pomatum Classic i Warner Classic. I rzeczywiście stanowi ta płyta jakiś pandan do naszej wystawy. Zawiera ona też pewną informację na temat fenomenu, jakim jest muzyka wolnomuracka. A skoro o tym mowa, to na użytek wystawy otworzyliśmy po raz pierwszy pieśń rożową, która śpiewana była w 1815 roku w Warszawie, w lożach warszawskich świątyni Isis, a które to utwory z zapomnienia wydobyła już czas jakiś temu pani profesor Elżbieta Wichrowska. Wymieniając jej nazwisko, może tytułem przykładu, chcę powiedzieć, że wystawa to jest trochę wierzchołek góry lodowej. To, co widzimy, to jest jakby sublimacja pracy wielu, wielu ludzi. I moja rola raczej polegała na tym, żeby wykorzystać olbrzymi dorobek historiografii, krytyki polskiej. Dorobek rozproszony, dorobek nigdy w jednym miejscu nie pokazywany. No i ostatnia już myśl. Wielokrotnie to już pytano i pani dyrektor starała się na to pytanie odpowiedzieć, dlaczego masoneria w Muzeum Narodowym. Ja bym powiedział, odwrócił to pytanie, zapytał, dlaczego tak późno, tak ważny rozdział w dziejach kultury narodowej został zaprezentowany w Muzeum Narodowym. Odpowiedź jest, proszę Państwa, bardzo prosta. Nie mógł tego zrobić legendarny dyrektor Muzeum Narodowego Stanisław Lorenz, który był blisko związany z wolnomuractwem, ani przed wojną, ani po wojnie, ponieważ warunki polityczne nie pozwalały. Proszę Państwa, żyjemy w wolnym, demokratycznym kraju. W tym wolnym, demokratycznym kraju korzystamy z wolności, wolności wypowiedzi, wolności badań naukowych. Ta wystawa jest tego najlepszym dowodem. Dziękuję.